Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle. A także Banhammer King MC III. Juj. Staszek, dzień dobry. No, i niespodziewanie witamy się jednak dziś. Plany się trochę pozmieniały, ale jak widać są też i dobre strony tego, więc jesteśmy po lewej stronie zamku. I plan jest taki, żeby ją tutaj dziś zaatakować, zniszczyć, a może nawet wyruszyć z bombą. Bombonierką. A ty pobiegłeś na prawo? Pobiegłeś na prawo, tak przypadkowo, czy nie? Nic się nie dzieje. Nie, dlatego mówię, czy przypadkowo nie popłynęłeś na prawo? Nie, jestem. O, szmergle idą po mojej stronie już. A jesteś tu. No jaki cwany tam tego, przy nich sobie stoisz. No, ja w ogóle, cały czas. W ogóle czytałem komentarze, że warto sobie tego wodnego konia na zimę podobno przygotować. Ma jakieś specjalne coś tam zdolności. Widziałem, no. Kurczę, nie ukrywam, że kusząco, tym bardziej, że koty już mi się aż tak bardzo nie przydadzą, dopóki się nie wybierzemy na szóstą wyspę. Tylko pytanie, pojadę sprawdzić. Ach, te monetki tutaj. Mnetki te całe tutaj. Mnetki, to piękna literówka była do tej pory. Zastanawiam się, co miałeś na myśli. Czy ty tak specjalnie tego perwa tam zainstalowałeś? Monety? No. A w ogóle nie wiem, puszczasz atak następnego dnia? Tak, bo chyba jesteśmy gotowi na to. Nic lepszego nie zrobimy. Chociaż z drugiej strony myślałem, żeby zrobić właśnie też ten test. Taki mały. Jaki test? Zrobić mały test, czy zadziała ten róg. Bo ten róg przerzuca ci ludzi. Więc można by zrobić atak z czterech oddziałów, nie? Mhm. To jest takie kuszące, bym powiedział. Może. Co ty na to? Znaczy, powiem tylko tyle, że jak tutaj jesteśmy, że... Ciks. Nie ma wodnego konia, niestety. Nie przypłynął z nami? Nie przypłynął, czyli to może rzeczywiście musi działać tak, że trzeba co najmniej raz na niego usiąść, nie? Nie tylko go odblokować, ale też usiąść. Szkoda, Arskie. Bo można było bez problemu usiąść tam wtedy, no ale to trzeba było wiedzieć, nie? Bo bym wziął go teraz na siłę. Na kolanka i cyk. To co, wysyłasz tam, czy nie? Znaczy buduję wieżę tutaj jeszcze po drodze, myślę, że trochę tu ułatwi. Przygotowujesz na jakieś firewall'e? Tak. Bo ja nie wiem, tu mam... co wiesz, bladmunik jakiś niebawem powinien nam wskoczyć. A to musisz obserwować literki, czy będzie? A wiesz co bladmun tym razem będzie oznaczał? Co? Nadejście zimy. A, faktycznie. O! Mam dla ciebie mini questa. Żebyś zlokalizował może tego gościa z rogiem, żeby go tam rzeczywiście na te mury postawić. Bo Już gościa mam. Ale to co, myślisz, że ten róg w takim razie można by było ulepszyć tu zaraz przy bazie? Ten mur z rogiem? Te mury, bo to rozumiem, że to jest tylko kwestia, że prawo-lewo, czy on ma iść, a to nie są żadne tam jakieś... Nic nie zmienia w murze, nic, kompletnie. No, tylko chodzi mi o to, że nie stawiać przy tym murze, gdzie się bronimy, tylko ten mur taki tutaj zaraz przy bazie pierwszy, nie? A nie, ja mówię o tym najbardziej na zachód, murzem zewnętrznym. A co ten gość tylko... nie... Tak wtedy przesuniesz wojska pod ten mur, a tak może się okazać, że przesunął się pod inny mur. A gość nie działa na zasadzie po prostu prawo-lewo? Nigdy nie używałem tego rogu, więc właśnie. Na logikę biorąc, wydaje mi się, że raczej powinniśmy spróbować ustawić się na zewnętrznych murach. Ja bym logikę widział. Oj, tu będzie kolejne miejsce na ten... Prawo-lewo, ale dobra, jak chcesz to mogę lecieć po niego, to... Ciężko powiedzieć w sumie, no. Tak jednoznacznie też nie jestem pewny. A! I podobno tu w ogóle można ulepszać wieżę jeszcze bardziej niż my to robimy, bo zwykle my tam już przechodzimy do trzeciego poziomu i cyk. Mamy ten... Firewalla, nie? A tu podobno można by jeszcze bardziej poulepszać, tylko że to ulepszenia działają podobno właśnie lepiej na te momenty i motywy, kiedy są latające szmergle. A tutaj właśnie podobno nie ma latających szmergli. Podobno, wiesz co? Tak wyczytałem w komentarzach. Zaryzykuję, postawię róg w bazie, bo teoretycznie w sumie niczym nie ryzykujemy. No jeżeli się okaże, że ci ludzie, no chyba, że ci ludzie, którzy są u ciebie, by się mieli przenieść tutaj, to wtedy gorzej. Tylko, że co, za dnia zobaczymy, wdmiemy w róg, tak? Nie w nocy? No, my to obecne. To poczekajmy jeszcze jeden dzień, żeby w razie czego, wiesz, zapisało, nie? No. Bo to wiemy, że bugi są. No uciekajcie stąd! Do domu! Przecież zaraz was tu przeatakują. O, teraz się zorientowali, że trzeba, kurde, uciekać. Co za szmergle. Cyk. Do widzenia. Najgorzej, że w naszej bazie nie ma komu budować, nie ma komu robić. Nie ma? A co, wszyscy pouciekali? A nie, tu wziąłem ludzi, no ale to nie. Jedyne, co mnie zastanawia, tak. Że... A jeszcze sprawdzę. Tak jakby bezdomni nam się przestali pojawiać w okolicy. A domki są.
No właśnie, to jest dziwne, bo namioty są, ale jakoś tak nie mogę trafić na... Wydawałoby się, że to już jakaś dwójeczka. Nie możesz trafić, biegać. No to ten wiek już, no. No. Jakaś dwójeczka to powinna biegać, a nie biega. Może to już jest taki etap, gdzie wiesz, gdzie... Już ich nie ma w namiotach, musisz, chcąc nie chcąc, zniszczyć i postawić dom, tak żeby ich zakupić. Możliwe. Co by nie było takie głupie, no mamy tyle pieniędzy, że akurat byłby to idealny sposób na ich zużycie. Być może, być może. O, słyszałem to. A? No wystawiłem, bo to tak wiesz. Ale to tak raczej z nudów wystawiłem, nie? Bo i tak sobie radzą znakomicie chłopcy. Nawet, a nie, no wiesz co? Mhm. Ciekawostka. Nie użyłem ani razu młotu Tora, a przyszedł tylko jeden krab do murów. Dał radę dojść. No teraz drugi. O. Więc znaczy, i ani razu nie użyłem młotu Tora. Jak ciebie tam podglądałem, to ty jesteś taki mocno OP teraz, bo... CX czerwone! O! Czerwone CX. To co, to mówisz, że jednak nie odpalać rogu tej nocy? A czy wiesz co, no przydałby się jednak, wiesz co, nie no, dobra, spróbuj odpalić, bo to jest, ale, wiesz, mielibyśmy ale... bladmunowe ochronki. Wiesz, boję się jednej opcji, że on wycofa też twoich ludzi tu, aż do samej bazy. Ale no właśnie, kurde, to zły moment na eksperyment, mówisz. No właśnie ten... Jak się nie zna mechaniki. No dobra, no to możemy po bladmunie spróbować. No to się nie pali w sumie, myślę, bo po bladmunie jest też... Spokojna noc też jest po bladmunie. A, no to myślę, że idealna na atak wtedy, nie? To nie ma co kombinować inaczej. No tak, tylko że kurczę, myślę, do tego ataku znowu by było fajnie przesunąć mury, ale z drugiej strony może, nie? Nie, no to jak masz już spokojną noc, tym bardziej, że my teraz możemy im pomagać, tak żeby szli nawet daleko. Gdzieś mam no dobra. Armię nieumarłych. No tak, żeby uzupełnić jeszcze może wiedzę na temat tych naszych nagrań, luka będzie później, nie? W nagraniach. Chyba, że zginiemy, no to może nie będzie luki żadnej. Albo uda się jakoś zrobić zapasy takie, bo to też nie wiadomo, jak to najbliższe dni będą wyglądać. Zobaczymy, no. Bo teraz zrobiliśmy znowu pewną zmianę typu nagrań, teraz nagrywamy... mamy system nagrań, nagrywamy u Korle do Korle. Znaczy teraz do Korle, teraz nagrywamy swój odcinek na dziś, więc jesteśmy idealnie z dniem premiery. Mamy godzinę, którą mamy teraz godzinę? 14:48 u mnie. No, odcinek u ciebie wejdzie dziś pewnie 23:34, nie? Dziś, nie? To jest najważniejsze. U mnie normalnie jutro, bez zmian. O Jezus, srają pieniędzmi znowu na mnie. No. Wiesz co, ja bym z chęcią dla testu nie mam co robić z tymi pieniędzmi, ale po bladmunie ulepszy chyba te wieże na maksa. Tak, żeby z ciekawości sprawdzić, co no wiesz, to daje. Warto to przetestować, bo może się okazać, że to jest jednak opłacalne dla nas. Taka super potężna wieża? Tak, bo jeżeli by się okazało, że na przykład pojawiają się potwory latające, no to wtedy taka wieża jest lepsza niż ta ogniowa, nie? No, słyszałem w komentarzach, że się nie pojawiają, ale to był jeden komentarz, więc to jest kiepska próba, że nie? Się pojawiają, czy że się że nie się nie pojawiają. A, nie pojawiają. Że tutaj nie ma w tej nordyckiej, ale to wiesz... Może chodzi o to, że nie ma do któregoś dnia, a potem nagle tylko one latające lecą. My tu pewnie to 1000 dni spędzimy, to wiesz. No na pewno. A nie? Ło! Przyszły ziomy, dobra! Bladmunik leci! Leci! Wystawić przed mury, czy nie ma sensu przed mury wystawiać ludzi? Jok, tu ich metra jest! Dobra, nawalam już młotem. Wystawić ludzi przed mury? Tak, oczywiście, że tak. No co za pytanie. O Jezu, goni mnie! Ale to przegonił mnie skubaniec przez to. Dobre ciasto. Co? Dobre ciasto. Skubaniec to nie jest ciasto czasem? Tak mi się skubaniec? Ciasto? Jeszcze coś kojarzyło, że coś takiego dobrego jadłem. Aż muszę sprawdzić, czy z czymś pomyliłem? Chyba tak. Pleśniak, makowiec, skubaniec? Pleśniak? To co ty jesz? Skubaniec, no cioci Krysi, ciasto. A, widzisz? Co? Pierwszy słyszę. No znów w poznańskie jakieś klimaty. Musisz zjeść. Po co w ogóle? Jestem ciekaw, czy w ogóle do ciebie dojdziemy, nie? Bo ja tutaj tak nawalam ich mocno. Jestem ciekaw, czy w ogóle dojdą. O, leci rozpędzony. Pierwsze łuki idą. Ale zobacz jak tutaj. Patrz. Bo kurczę, pieniądze poszły. A to te pieniądze, myślę, że już po prostu trzeba olać te pieniądze. Już nawet wrzucam do wody, bo już nie ma co. Mamy ich nadwyżkę, więc w sumie to już nawet nie ma co uciekać od nich. Armię moją tutaj. Chyba nie zdążysz. Żywych inaczej. Ale to jest piękne, słuchaj, bo wychodzi na to, że Blood Moon i nawet nie doszli do murów.
No właśnie, najsmutniejsze jest to, że w tej części, nie wiem, czy po prostu gdzieś nie ogarnęli poziomu trudności czy coś, ale mam wrażenie, że jest dużo łatwiej niż było kiedyś. Może przez to, że się lata w dwie korony, nie? Ale... Myślę, że tak, a przede wszystkim te nasze moce. Te nasze moce no, muszą sporo zmieniać. Kiedyś nie było takich mocy i nie było tak łatwo. No dobra, no. Dmucham w róg. Jakby się okazało, że się wycofają tutaj, no to... Dobra, dmuchaj. I co? A wiesz co, mam to samo co ty. Zawiesiła się monetka nad rogiem i tyle. Czyli jednak musimy resetować. Nie no, to nic się nie stanie przecież, no, że tam... Aha, że co, że budować nie, teraz jak nie się zawiesiła, można? To teraz spróbuj dać monetki do czegokolwiek. Dobra, nie mogę już dawać monetek. No. Bez sensu. Czyli róg jest zbugowany maksymalnie. Czyli róg u nas nie działa, no. Chyba, że po prostu nie trafiamy w dobry moment, może to trzeba w nocy odpalić. Czekaj, róg, ale no, może, i tak może ktoś musi dmuchnąć w róg i to wtedy aktywuje, bo ja w tej chwili nawet pieniędzy nie mogę wyrzucać z siebie. No, to ewidentnie jest bug. To tak by miało działać, no. Znaczy, bug, może ktoś... Ale nie, no, bo u ciebie nikt nie dmuchał w ten róg, nie? U mnie nikt nie dmuchał, resetujemy? No chyba tak, no bo inaczej nic żadnej kasy to nie rzucę już, nie? Nie podejmę żadnej decyzji. No to masz. Właśnie, bo to ile portali zostało? To jeszcze jeden portal u ciebie. Wydaje mi się, opa, że mały i duży został. No. Czyli to weź już może wyślij swoich ziomeczków, tych przyzywających, to na początku wejdą już. Tylko, nie? Czy nie? To już jak będą ci zwykli podchodzić, bo nie ma sensu teraz, bo wiesz, jak zaczniesz atakować nawet tymi moimi ziomeczkami, to zaczną strzelać, znaczy zaczną wychodzić stamtąd. Okay. Ze środka. Chłodno ci? No właśnie, masz. Powinna zima się już zacząć, nie? No ja spytałem cię, czy ci chłodno, czy ty nie podgrzesz troszkę, no tutaj. Masz tego gorącego konia. A, i właśnie, zobacz co mają, widzisz co mają w ręku atakujący? No, mieczyki, no. A skąd te mieczyki są? No tam kupiłem, na prawo. Tak, tak. Na stadionie kupiłem, właśnie to są te. To zrobimy jeszcze tak. Patrz. A, jeszcze odpychasz je. No, właśnie to tak, to też w komentarzach pisaliście, a ja dopiero ogarnąłem to z opóźnieniem małym, ale ogarnąłem. Gdzie na Taki moich ludzi? Wynocha! Dźwięk z tymi mieczykami, co to jest? Zobacz! I faktycznie następna jest jaskinia, więc to, tak. To możemy kolejnego dnia zobaczyć, Chodź, co ty trzeba pomóc ludziom. Po co? Czemu? A co tu zemsta? A zemsta pójdzie z prawej, czy może nie pójść? Nie, no, zemsta już nie może pójść z prawej. Jak no właśnie, mam nadzieję. Być. Ja pilnuję jaskini, zobaczymy kiedy ruszą. A ja ludzi pilnuję. Idą. A już idą. Ruszyli. No, bo właśnie chodziło o to, żebyś też tu był, to może byś wysłał wojska, to by jakoś tu przyjechał. Ale nie, bo te wojska niestety biegną za mną jak gdyby. Więc jak ja uciekam, to ale one tu wiesz nie co? Zostaną tam, nie? Zemsta jest potężniejsza niż... Mówisz? Niż Blood Zemsta Moon? Jest potężniejsza niż Blood Moon, niż normalne ataki, zdecydowanie, jak I tak jest patrzę. Stary na plecach? Jest tam kilka starych. Nawet część... Ło, dobra, to są te takie ubrane szmergle duże. Mm. Takie pytągi Wierzę. Tam są, te duże. Wierzę. Oj. Nie! Ty! Co rozpędzony krab potrafi zdjąć łucznika z wieży. Jakie tam jajka. Pół biedę. Myślałem, że ci koronę z głowy zdjął. Nie. Wiesz co, to ja może pójdę bombę zakupić kurde. W domu. Tak, jest stary na plecach, dobra. No, ty uciekaj stąd, łuczniku głupi, uciekam, a nie... Uciekam, bez obaw. Nie ty! A... Łucznik stoi, i atakuje ich tutaj, no przecież cię zaraz szmerglną, no. Co ten się tak rozpędził? No nie Nikt nie wystawił ludzi pieniędzy. Na lewej stronie. A po co? No bo lud idzie zemsta. Dobra, z młota dostaną. Jak ta zemsta się tam trzyma? Jest w miarę spoko? No, dwa grube idą, no. Ale już chyba sobie poradzą, nie? Tam wszyscy. Ale wiesz co, tam jest ten szmergiel, który no jest ten na plecach, więc ja nie podchodzę za blisko, nie? Nie wiadomo. Powiedziałem, że nie podchodzę! No nie! Co to tak muli? Nie, w tym kierunku! Nie mów, że korona! Korona! Ale co? Korona! Mam koronę z powrotem, o Jezu! Ale co z naszymi ulepszeniami? Czy mury się świecą jeszcze? Fuck! Nawet strzały łuczników się Nie, mury się świecą. No to w czym problem? Nie jest źle. O, dobra, okej, okay. Ale... Po prostu zrobił mi szarże nie w tym kierunku, co miał zrobić. To poleciał mi po prostu w lewo na nich. Co z twoimi monetami było tam, że takiego, że korona ci spadła? Już... Znaczy, korona mi spadła, no. Pusty worek masz, czy jak? Nie, no, szmergiel, mówiłem ci, stary na plecach. To on się rzuca na koronę. A on tylko koronę. On myślałem, na koronę. Bo normalnie on to jest chyba tak, że najpierw pieniądze i dopiero wtedy tam...
Nie, ale powiem ci, jest trudniej. Znaczy, w sensie już po ataku? Tutaj jest. Nie. Jeszcze? Dobili się do murów. Już koniec. A dobra, ale ładuję bombą. Nie było ostre, powiem ci. Chodź tu bombą. Dobra, koniec. Poszło. Ale teraz pytanie, ale bombonek faktycznie... jak wygląda ładnie. Tylko potrzebujemy ludzi, teraz... żeby go obsłużyć. No. No właśnie, dla mnie pytanie najważniejsze teraz, czy faktycznie schodzą nam ulepszenia, bo patrzę na strzały moich łuczników i patrzę na mury. Nie, wszystko okej. Okay. No, korony chyba muszą zabrać, żeby się zresetowały bonusy, bo ja nie widzę żadnej zmiany. Więc jakby sprawdziliśmy chociaż to jeszcze przy okazji, że... No to specjalnie było, tak? Tak. Ale teraz spokojna noc jest, nie? A to nie, nie, bo po zemście tak nie działa. Spokojna noc. Idę jest... zobaczyć. Spokojna noc jest tylko po Blood Moonie. No ale to jest noc po Blood Moonie. No nie, to jest noc po zemście. Tak, ale nie, po Blood Moonie. To jest pierwsza noc, już mi ją przerwali od razu atakiem. I tutaj jest cisza, spokój. Portal jest otwarty, ale nic nie wychodzi z niego, więc... Może tak być. Spokój jest, dobra, to ja teleport buduję. A ja pilnuję bombę. Mam nadzieję, że tak przyspieszą trochę z tą bombą, a nie, że będziemy stali, czekali, to będą pchać. O kurcze, bo tego nie uwzględniłem. Czemu wojska ruszyły na lewo? Czemu na lewo? Ty kliknąłeś bombę? Nie, tylko ją stworzyłem. Ej, dobra, jest coś dziwnego. Wojska za mną chodzą. Ty kliknąłeś wróg, zadałeś? Nie, dałem tylko bombę. Znaczy bombę niosą, ale z tego co czytałem w komentarzach, to miało działać tak, że bomba dojdzie pod mury i dopiero wtedy ją puszczasz dalej, nie? Bo dwa zestawy wojaków po prostu chodzą obok mnie. Nigdy tak nie było. Coś Kurczę, się zmieniło. A teraz mnie naszła jeszcze wizja, czy z bombą... No, bombą? Bombą, czy z nią się idzie na otwarty portal, czy na zamknięty portal, jak już będzie zniszczony? I dopiero na te gruzy dajesz bombę. Jak ma być zniszczony duży portal? Duży portal też możesz zniszczyć, tylko ona się później odbuduje po kilku dniach. Aha, a nie wiem, ja nigdy nie używałem bomby, więc dla mnie to jest w ogóle kompletnie nowego. I teraz mnie naszło to, że nie wiem, czy bomba powinna iść od razu na ten atak taki, wiesz, na otwartą jaskinię, czy na zniszczoną jaskinię, żeby już się nie odbudowała, nie? A czy ty brałeś dzisiaj chociaż raz z tej lewej strony z obozu, który mamy w murach, brałeś chociaż raz bezdomnego? Tak, tak, i z lewej, z prawej. Aha, czyli oni się generują, bo ja nie widziałem. Tak, tak, myślę, o, że... idą, niosą bombę! No. Dobrze, bo to wojska też, o zobacz jak wojska, opatrz, zaraz zobaczysz. I stają obok mnie i stoją. Czemu za tobą chodzą, a za mną nie? Bo mnie lubią. Dziwny układ. Nie, może za hostem chodzą, nie wiem, no tak strzelam. Albo bug. Albo? A ty wypuściłeś bombę, a chodzą za mną. Ale zobacz, idą tym samym tempem, więc trzeba rzeczywiście chyba... teraz być przed nimi. Mhm. No dobra, i teraz dobra, pytanie, czy pieniędzy. Ta bomba się tu zatrzyma. No, zobaczymy. Może, to bo kurczę, jak ona nie zdąży jak dojść, już to... ruszyła. Nie, a, wiesz co, oni idą dalej. No. Oni idą dalej. No to idziemy kurczę, z nimi. To my musimy im tam... No dobra. Chodź, idziemy z to nimi. To bardziej tylko, że nie wiem, czy bomby, zdążą, tak bo noc, tak? Znaczy, no tak, no musimy jakoś, to nie wiem, czy pod odeprzeć. Tymi murami, czy gdzieś, no będziemy musieli im pomóc tu przeżyć. Tylko gorzej, że teraz w nocy już wychodzą jakieś większe te łobuzy. No teraz kurczę, to myślę, ta bomba kolejny to poziom. Jest trochę wyzwaniem, nie? Żeby ją dobra, tam... to wiesz co? To ja biegnę już pod jaskinię, żeby tam już ich podpalać, żeby a, jak najbardziej... tak, bo ty możesz tam i burzy, i jaskinie dużo szybciej tak, to tak, uruchomić. Tak. Więc ja nie podejdę za blisko, ale będę tu pilnował. A ja będę tutaj tych wojaków wspierał w takim razie. Chyba, to że jak idzie bomba, to na przykład nie wyjdą szmergle, ale nie sądzę, żeby to było tak zrobione. Nie no, to trochę by było za łatwo. Na razie atakują mnie dwie wiewiórki. Smyrają mnie w kopytko. Żeby ci ale cisza i spokój jest. No. Ale już ale widzisz, nie, dobrze wyszło mimo wszystko, że oni mi zrzucili tę koronę, ale ona mi wróciła na głowę, bo nie zdążył mi zabrać. Więc nie było żadnych resetów. Ty, no zobacz, dotarliście do mnie, dotarliście. O, wyszły. No, to wiedziałeś kiedy. I pyk, jedziemy. I co ta bomba? Oj, krab. Oj. W najgorszym momencie ten krab nie żyje już, nie? Chyba tak, rzucam hajsy. Kurczę, kolejny krab, uważaj, kolejny krab. Dobra, chyba już podpalam, patrz. Ale to podpalanie jest dobre. No mega. Ale rzuciłeś wojsko swoje, rzuciłeś. Nie wiem, czy nasi tu przeżyją. Dadzą radę. Kolejny krab. Pieniądze można rzucić im, żeby ich wzmocnić. Dobra, tak. I co? Patrz. I co oni zrobią teraz? O, jest coś do doładowania. Patrz, dopalam. A, dobra, to ty dopalaj, okej. I co? I co?
United we are stronger, ale to nie o to no chodzi. To chodź. Idą, zobacz. Ale to chyba musimy z nimi iść. Musimy z nimi wejść. O Jezu. To jest przejście? To nie jest koniec! O kurka, zobacz, co to ale jest? Czekaj, a jak wyjdzie tu coś złego? No właśnie. No właśnie wychodzi. To tu jest jeszcze jeden wielki ukryty portal. Zobacz. Masakra, tylko wiesz, ja się boję, że tu wyjdzie coś złego, a nie... Cyszpo? A to nie jest wiem. Pierwsza może jaskinia. Ty, może tego jest więcej? To jest zupełnie inna gra. Nie było tak w podstawce? Ani w żadnych innych wersjach? Z tego co wiem, to były rzeczywiście, można było wchodzić do jaskini, ale my nie doszliśmy do etapu, gdzie wchodziliśmy do tej jaskini, nie? Okej. Okay. Ja nawet nie muszę w sumie nawet im pomagać im za bardzo. Faktycznie słyszałem, że w poprzedniej części już można było gdzieś tam wbijać, ale nigdy nie byliśmy w środku. No to zobacz, co nas czeka na kolejnych wyspach, czy na starych wyspach. To samo. Ciekawe, czy jaskinie z czasem są trudniejsze, jak to wygląda, nie? No właśnie, to na razie tak główienka takie wysrywa tylko. No, ale że... Ile tego może będzie? Może przez to, że to jest nasza pierwsza jaskinia, a później wiesz, będzie coraz gorzej. Albo w drugą stronę, to jest jaskinia na piątej wyspie. No nie wiadomo, jak to traktować. Trudniejsze. No właśnie. Jakie pękają zresztą nogi tej twojemu dziadostwu. No ale to jestem zaskoczony, coś nawet... Oj, co to takie brzydkie? To już tu, ta bomba? Czy... Nie wiem, ale ledwo tu cokolwiek widać. No. Czekaj, idą szmergle. Idą. No. Jakieś oko, zobacz, na nas patrzy! Ty! No. Skończyły się twoje ziomy. Zaraz przywołam... Dobra, może już teraz wołam kolejne. Ale tylko zobacz, zwykłe ziomeczki tu wychodzą. Nie mów kop, bo to wiesz... Tylko zastanawiam się, czy jak zniszczyliśmy już teraz taką dużą część tu w środku, czy... Ona już jest na stałe zniszczona, czy jak się nam nie uda teraz ich zaatakować i załóżmy zniszczyć tego przy tym podejściu, co tu się dzieje? Dobra, odpalam bombę. Okej. Czyli to tu ma ta bomba. Patrz! I co, mamy uciekać? Nie wiem, ja stąd idę. Ja też trzeba zobaczyć wybuch. Ja popatrzę na wybuch. Dobra, a ja... Ty, a może powinniśmy... Zobacz, co tu się dzieje! Nie wiem. Zobacz, co tu się dzieje! Jestem potrzebny, czy nie? Bo ja jestem przy wyjściu. Nie wiem, a może trzeba uciekać było faktycznie. Ja jestem przy wyjściu. Dobra, ja uciekam. Nie wiem, to co chodzi. Ale tamta bomba została zaatakowana przez setki szmergli. Jok! Jeżeli wyszliśmy, to w ostatniej chwili... Patrz, ilu mamy bezdomnych! Walnęło! Ale wywaliło. Tak, i co to jest? Beginning of the legend! Patrz! Ale koniec. Co, to jest koniec gry? Nie. Ty też masz widok? No tak, podsumowanie. Days played, greed killed. O, proszę bardzo. Coins spent. Czekaj, bo się okaże, że koniec gry jest, jak zniszczysz, wejdziesz do byle jakiego portalu i niszczysz, jest koniec gry, nie? Może też... okazało się, że skończyliśmy serię. Niemożliwe. Niemożliwe. Szósta jeszcze przez serię. No właśnie, powinny być te, na mapie powinny być zaznaczone. Zobacz mapę jeszcze, czy są tam te. No też możesz zobaczyć mapkę, weź zobacz u siebie, przecież możesz mapkę normalnie oglądać. Mapa. Portal Korona, okej. Dobra, nie, chyba inne portale jeszcze trzeba zniszczyć, tak mi się wydaje. Zdecydowanie, no bo to dziwne, szczególnie na tym jest Korona do szóstej wyspy. Nawet nie dopłynęliśmy. Dziwny układ. To ja robię tutaj test. No. Wydaję miliony na to, żeby zobaczyć, jak wygląda wieża na maksymalnym poziomie. Skoro tu i tak jest bezpiecznie, nie? Niech se zbudują. Ale to mamy co? Jesteśmy bezpieczni. Kci! Tak. Bezpieczni. Można lecieć na inne wyspy, robić to samo. Czekaj, to jest 113 dzień, czyli to jest dzień, kiedy nadchodzi zima, prawdopodobnie. No, powinno. Dziś, jutro coś. Znaczy po Blood Moonie zawsze już tak jakoś się ta pora roku zmieniała dość prędko. Ale też zastanawiam się, czy staje czas, kiedy my wchodzimy, wiesz, do tego. Chyba tak. Chyba w jaskini staje. Co? No twoje ostatnie zdanie jest piękne, no. Nie wyłapałeś? Rozumiem. Okej. Myślę, że nie tylko w jaskini. Kwestia jaskini, nie? O, jest śnieg, jest śnieg. Ale co jest piękne, za oknem śnieg, nie wiem jak tam w Poznaniu, ale też, tutaj... Też, śnieżek piękny, sypał i tak dwa dni ma sypać teraz. Kurde, co tu robisz? Nawet murów nie można stawiać, ty, nawet kurczę, nie pozwala to murów nawet stawiać. Nie opłaca się tego skarbnika doładowywać. On już ma tyle hajsu, że on nie wie, co z nim ale, robić. Ale inna sprawa, że no, my i tak już na tej wyspie, co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy chyba, bo tu nie ma żadnych sekretów, nie? Żadnych tego typu rzeczy. Tak, chyba tak. Znaczy, możesz zobaczyć na mapie, cokolwiek jest wyszarzone, niezrobione, to będzie pokazane. Wydaje mi się, że jest.
Trzech bezdomnych jeszcze wziąłem z chatki. Jak to wygląda? To co? Nie, no to wszystko jest jasne na tej mapie. Ewentualnie latarnię można jeszcze sprawdzić. Nie, latarnia się świeci. Słuchaj, latarnia to ja też poczytałem o niej trochę i dowiedziałem się z komentarzy, że latarnia to ogólnie ma ci tylko pokazywać, że im lepsza latarnia, to po prostu masz większą szansę, że łódka ci się nie zniszczy. O, w taki sposób. Jak mamy maksa, to jest najlepsza opcja. Okej, rozumiem. W taki sposób to działa podobno. No dobra, no to bierzemy kasę tak, żeby się załadować po uszy. No to wystarczy na farmę podejść, nie? No. No jeszcze zanim jeszcze dzień się skończy, byśmy płynęli. No, to co? Na jedyneczkę i po kolei te jaskinie? Czy jest jakiś plan typu, nie wiem, ten wodny koń? Look at my wodny koń. Wodny mi się chyba do niczego nie nada, nie? Czekaj, ale jakoś tak mało ludzi przybyło. No, wydaje mi się, że jeszcze biegną z prawej strony, niestety. Tak? Zobacz, jeszcze raz dzwoneczek walnę. Nie, już biegną. A jak masz dzwonek, to bij w dzwonek. No biłem dzwonek już, no uderzyłem w dzwonek. No. Jezu, ile hajsu. Nie no, to już pełny worek mam. O jest, no. Dobra, biegnie. Oj, oka drużyna biegnie, to z mieczami, zobacz. Tylko się zastanawiam, jak ty zagrałeś w czy wolnoś dzwonek z drugiej. Dobra, to co, spływamy. Weszli. Póki dzień, póki czekaj, dzień. Jeszcze jeden koleś. Dobra. Jeszcze jeden koleś dołącza. Wskoczy później. O, a ty na pewno. Dobra, no okej. Okay. No po co tracić dzień, nie? Czekaj, ona w ogóle nie płynie? Co jest? No bo mamy przystań, no to nie już wiedzą, jak a, to nie, ludzie musieli podejść. Dobra. A, i musimy poczekać też na specjalne ziomy, żeby wskoczyły, tak? A nie, no oni chyba sami termity? Zawsze wchodzą, nie? W sensie, tak? No, żeby nie było problemu. Nie musi być animacji, nie? No, oby. No. To co, mówisz, że pierwsza wyspa? No jedyneczka, bo tamten morski koń to chyba nie... A, tylko czy klejnoty mam... No nie, więcej klejnotów nie... Nie wiem, ile mamy klejnotów, ale będziemy chcieli, myślę, hermita wziąć, tak? A hermit jest na której wyspie? Na drugiej chyba. Na drugiej. Czekaj, oglądam mapkę szóstej wyspy i mamy jakiegoś takiego wilka, bym powiedział, jakiegoś wojennego, jako mount. Mhm. Jest jakiś człowieczek i jest coś, jak wygląda, jak widły, które mają tylko dwa rogi, albo jakaś różdżka. Kurczę, teraz tak myślę, jak my mamy na szóstą wyspę płynąć, to ja mogłem z piątej sobie tego dzika wziąć. Ale on będzie w stajni przecież. Ale to zanim stajnie postawisz, a na start to wiesz. Chciałeś? No, bo monety kopał, nie? Więc jak znalazł. Mm-hmm. Ale to najwyżej wrócimy jeszcze na piątkę tu przed wybraniem. To co, na jedyneczkę, tak? To na jedyneczkę, no. Dobra. Tylko trzeba to, wiesz, uważać z tym, z użyciem klejnotów, że musimy zachować na drugą wyspę. To ja może od razu rozbuduję tutaj wieżę, nie? A to tak, na maksa, no, bo to raczej z pieniędzmi też nie ma problemu. Zostawię ci trochę monet po drodze, jak będziesz wracał. Syk. Ja się no teleport mam, nie? Więc... Musimy też zobaczyć. A tu była jakaś ta zagadka z porami dnia? A może? Może? Tak, bo nie tu pamiętam. Są jakieś pory dnia jeszcze, ale jak to działa? A są też selery dnia, czy selery są już nocy? Selery nocy. Rozumiesz. Zdecydowanie, pory, tak, tak. Pory dnia, nie? Selery nocy, to ten dowcip. W ogóle brzmi nie, jak... to jest takie płaczące. No to o tym mówiłem, nie? Tam jakby pory dnia były, tylko to może tam trzeba podejrzeć, co jest za pora, a gdzieś w innym miejscu wtedy wrzucić kasę. No bo ewidentnie jest wschód, zenit. Wygląda tak jakaś zagadka, nie? No, tak, no. Zagadka ze słońcem, no. Wiesz co, to musimy w ogóle chyba też wyciągnąć wszystkie pieniądze, wszystkie klejnoty, żeby policzyć, ile ich mamy do końca gry, nie? Bo to... Mm. O, to jeszcze jest miejsce, gdzie w ogóle ten tak, z bizonem, tak, wołem tutaj, chyba. Stoi tak? Tutaj. Kurde. W ogóle mamy bazę nierozwiniętą, nie? Więc... A, no to zaraz będziemy działać, ale z prawej strony trzeba rozbudować, no, nie? No, póki co właśnie chciałbym wzmocnić jakieś tutaj mury, bo nie wiadomo, co nas to czeka tak naprawdę. Jakiegoś firewalla pewnie będziesz chciał postawić też. No. Troszkę bezdomnych się tu szlaja. Znaczy mur bezrobot... na wyższy poziom, bo to jest chyba przejście. O, jest bizonik. Kurczę, no tak bizon. W sumie ta strona, powiem ci, nie jest jakoś tak super, jakoś ładnie przygotowana do życia. A, tu ten firewall by mógł powstać, to będzie wtedy super. Inwestuję hajsiwo w rozbudowę głównego ratusza. Dobra. Cyk. Dobra. I leci, ale to potężna rozbudowa, chociaż nie wiem, czy dobry moment wybrałem, koniec dnia. No właśnie tutaj też tak budują te mury, ale tak im nie idzie to za szybko. Jaki dźwięk. Drugiego dnia bym widział firewalla, żeby to stawiać. Będzie spoko. Dobra, narobiłem też łuczników. Mhm. No i jest bombka. A, jest gotowa do odpalenia. A czy my na pierwszej wyspie poczyściliśmy wszystkie te?
Wydaje mi się, że tak, że wszystkie portale, no można później pójść jeszcze sprawdzić. Dobra, ja bym zrobił test i zobaczył, ile mamy klejnotów, tylko to będzie oznaczało wyplucie hajsu, więc poczekam, aż będę miał pełną sakiewkę. No, bądź gotowy na atak nocny, bo nie wiem, czy jak się przybędzie na wyspę, co jest? No właśnie, bo tutaj jest klejnot do uwalnięcia, nie? Widzisz? Tutaj, w tym słoneczku. A tam jeszcze jest księżyc. A patrz, tu słońce. Jest no. Kurczę, a to może to ma z tymi porami dnia coś związanego, że masz słońce i tam też było słońce, nie? No. W różnych pozycjach. Wystaw ludzi. A, faktycznie. No to wiesz, ja no, to niby to, jestem, to, nie? To ale... może być ta zagadka, nie? No może to, być, to myślę, może że jest powiązane. Tak. Aha, może być powiązane. Tylko to co, to nam da Ledło. Konia jakiegoś innego? Moc? To może moc? To może nam moc dać, no bo jeszcze jednej gdzie mocy nie jest mamy. Gość o, kolejne szmergle. Z rogiem. Jest? Gdzie jest gość z rogiem? Gość z rogiem. Ty, co to, podwójna fala idzie? Co to wydaje ma mi się, że jak się dobije do wyspy, to coś takiego tam się dziwnego dzieje. A, to jest powitalna fala jeszcze do tego, tak? Gdzie jest nasz szmergiel do budowy? Firewall. Jak to szmergiel do budowy? No ten maluch, co firewall buduje. A, to gdzieś tam pewnie może jeszcze bardzo powoli z lewej strony iść, no bo wiem, że też hermity biegda, bardzo wolno szły. Zbierać jagódki. Ojej, oni jeszcze prawie, że przy okręcie są. W ogóle wyglądają jak jakaś drużyna pierścienia czy coś takiego, nie? To Gandalf. drużyna pierdzenia w tym przypadku. Bezdomna drużyna pierścienia, no. Tu mamy zrobione. Wiesz co, i będziemy musieli na pewno przesuwać mury w prawo, myślę, Korle. To nie ma jakby nawet gadania. Mówisz, że tak daleko jest? Bo mi się wydawało, że ta wyspa była malutka. Kawał drogi! Powiem ci, kawał drogi do tej jaskini. Ja chciałem firewalla budować dzisiaj, tylko nie wiem, czy się wyrobię jeszcze. Czy nie lepiej zostawić to jest do jutra. Budować firewalla? Wiesz, zaatakują. No dobrze, to ja będę w takim wypadku... A co powiesz na to, żeby zbudować firewalla jak najbliżej... To myślę, że chcesz jeszcze przesunąć? Bo jaskini. Tam była taka wieża już gotowa na firewalla. A, ja myślałem, że ty chcesz taką, żeby pod jaskinią samą postawić nie, jakąś... Nie, to tam nie, bardziej takie, że wiesz, że cokolwiek by się teraz przebiło, no to... się nie przebije. To ja może trochę poczyszczę drzew, żeby w razie czego można było coś poprzesuwać jeszcze. O, ja tu myślałem nad firewallem, tylko nie wiem, czy mi starczy pieniędzy, ale chyba tak. A tutaj firewall. A to wiesz, że nie musiałeś już... Aha, no, z ziomeczkiem, no. Jestem... No. Tam też pisali też w komentarzach, że od której wieży tak naprawdę można już użyć tego zioma. Ty? A czemu on odszedł? Aha, bo on tam posmarł... No to chyba daje plan i ucieka, nie? To może mamy za mało budowniczych, kurczę, może... Faktycznie chociaż... tu kawałek jest do tego. Do powycinania. Ej, tu są małe dziki przy krzaku, ja nie wiem, czy to... A tu, nie. Tak, dobra. Małe dziki... Widzę ten krzak, z którego wyskakuje ta... Nie, gdzie wy ludzie idziecie? Korle, tu są poniszczone mury, czemu ich nie odbudowałeś? Tu są zniszczone mury za 5 monet. Zobacz, zniszczony mur za 5 monet. Zniszczony mur za 5 monet, dalej byliśmy. Nie widziałem tego, no. No to odbudowuj. Za co, jak mam dwie monety już? A dobra, no to już. Czekaj, co ty chciałeś powiedzieć tam? Monety. Co, masz dwa? Dwie monety. Monety? Czemu w ogóle taka muzyka jest jakaś straszna? Ja nie wiem. Może jak teraz każdy atak będzie taki brutalny. Powycinaliście drzewa. O, i tu jest kolejne miejsce na ten. Znakomicie, to jest kolejne miejsce na wieżyczkę, gdybyś chciał jeszcze firewalla postawić dalej. Dokończyli budowę tamci, czy nie? Tak, nie wiem, ja tutaj ścinam drzewa na razie. No, muzyka jest tak przerażająca, że to jest... Tak? No tylko tyle powiem, że jest przerażające, nie wiedzieć czemu. No nie wiem, może tak nas wita... Może w zimę taka muzyka jest po prostu. Masz takie kolędy. Co to? No co nie! Jest? Co jest? A, świnior! Świnior wyleciał. No to mówiłem ci, że tam biegają jakieś małe dziczki. Ty, a najlepsze jest to, że w ogóle Thor nie chciał walić w świniora. O kurde, ubił nam ludzi. No nie, a ty przed atakami jeszcze, tak? No, świnior, ale podpalił się przynajmniej, to chociaż tyle. To zaczęła się noc. Ty, ale to ciekawe, że kurde, no nie chciał świnior... Nie chciał Thor piorun strzelić w świniora. Dobra, świnior dostał w łeb, został ogłuszony. Dobra, padł, ale świnior ma za to mega dużo kasy, chodź zbierać to. Aj, chodź, Korle, wiesz co, jestem przy bazie, zanim ja bym doleciał. A, bo wiesz, bo idzie atak, nie? Więc jakby zabiorą mi tę całą kasę. A... Dobra, tu rozsypuję. Tak nie dobiegnę.
Dobra, jestem przy... O kurczę, ale tu jak oni dochodzą no, blisko tu się, już, no. Tu się zrobiło, powiem ci, nieciekawie. Ale co, rodzaj firewall już zaczął działać, tak? Już funkcjonuje. Tak, tak. Wiesz co, bo tutaj zobacz, oni, też mury no zaraz właśnie, zniszczą. Drugi atak, no ja puściłem tych nieumarłych, ale nie wiem, czy strzelili, dobra, no. Trochę udało się podpalić. To może wszystko. Faktycznie no, te mury trzeba odbudować tutaj. Trzeba. Czy to są jeszcze trzeba. Odbudowane? Nie, jak to? A ja mam hajs, jak co? Odbudować? Możesz odbudować, no. Nie, bo tam bo hajs mam, więc mogę to zrobić. To ja mogę pójść, o, a to jest dwóch ziomeczków bezdomnych po ataku. Chyba nie wrócili do domu. No nie, no to są ci budowniczowie, którymi wycinałem no. drzewa. Zobacz tam w prawo, że zobacz, jest kolejne miejsce na wieżę. Może zacząć budować ją już, bo... Wycinam kolejne drzewa, nie? Bo to chyba no, jest... No. I od razu zobaczę, jak daleko jest to... Do... Dobra. Portalu... To ja teraz no, pilnuję budowę murów. Bo później już, wiesz, wbijamy i mamy znowu wielki portal taki do zniszczenia z misją w środku, no. No. To trzeba, wiesz co, to trzeba w takim przypadku wypuszczać bombę w trakcie ataku nocnego. Tak, tak. Żeby oni tam doszli... Jak jest walka, puścisz, bo nie zdążyli dojść. Znaczy, dlatego mówię, im bliżej masz mury, a to nie ma znaczenia, jak blisko masz mury, bo one i tak muszą długo no iść. No tak, ta bomba musi tam, no. Więc z naszej perspektywy chyba nie ma faktycznie sensu tego bardziej przesuwać. Bardziej te mury ustawić tak, żeby te firewall'e fajnie działały, nie? Ale to myślę, że mamy teraz całkiem nieźle to zrobione. Dobra, lecę do gościa z pieniędzmi w bazie, może coś tu będzie z tego. Rzuć troszkę może łuczników. No, coś tu porobię, ludzie. Tylko chcę odebrać nasz hajs od skarbnika, bo... O! Skarbnik? Dobra, tu mogę miecz wygenerować. A, to jest ten domek z mieczem. Skarbnik, czy hajs no się kończy? Dawaj pieniądze. Hajs się kończy. Dobra, wiesz co, chyba trochę budowniczych się przyda. Słuchaj, Korle, budowniczych się przyda. Wrzuć budowniczych, no to tak... Ale spoko, damy radę. Chociaż robiłem trochę budowniczych poprzedniej nocy, ale... A, tutaj są budowniczowie, okej. Okay. Oni tutaj przyszli już do tych drzew, okej. Okay. Dobra. A, i tam znowu są małe dziczki, faktycznie to jest tak poznaczane. No, no. Okej. Okay. Dawaj więcej kasy, skarbnik. Skarbnik. Ale jak liczy, kurczę, sypiesz mu naprawdę dużo, chociaż... Liczy na gliczy. O, powiem ci, że akurat na pierwszej wyspie to my dużo kasy nie zostawiliśmy. Już zaczyna zjeżdżać na dół, nie? Mówisz? No, już zaczyna znikać. Dobra, panowie, budować szybko wieżę, bo ja tu was pilnuję, ale szmergle mogą natrzeć w każdym momencie. No, a właśnie ten od wieży zdąży wrócić do domu? Chociaż tu zniszczymy portal, to powinniśmy go odzyskać. To jest znowu przy krzaczkach, gdzie była świnia. Mhm. Ale chyba nie wychodzi na razie. Świnia zabita to chyba nie będzie już tam. Nie wiem, czy się respawnuje z czasem, czy nie. Mnie zastanawia, ale to już chyba u ciebie ruszymy z bombą, nie? Z misją no. bomba, no myślę, że tak. Bo to już jest, mamy całą wszystko zimę mamy. Na to. Mieczyki, tu są goście z jak mieczykami. Jak krzaczki gdzieś widzisz, to wiesz, klikaj. A, tak ja o, tak jestem z jedzeniem. Szmergle idą. Szmergle ruszyły. Jeden mieczyk jeszcze znajdzie tu zastosowanie. Tak, idzie po mieczyk. Dobra, a już szmergle tu staram się tutaj... Wystawiać ludzi przed mury? Tak. Tutaj nie wystawienie ludzi przed mury, to wiesz... Proszenie się o wpierdziel. No, to dość zabawnie z tym firewallem, ale... Chyba damy radę. To... Ta wieża na poziomie pierwszym. Ale coś tam pomaga, ten łucznik jest żyje, zdjęty no. czy nie? No żyje. Ty, ale ładnie idzie. Oho, teraz się rozpędzi krab. Krab się rozpędził. A, jak rozpędzony krab zdjął mi tego łucznika, faktycznie. No idzie cześć. Bomba. Widzę, że tu jesteś. Co, tylko ten jeden krab? W ogóle jak no, i tylko jeden doszedł już. Jeszcze go mogę, wiesz, młotkiem zdjąć, więc... A nie, dwa idą jednak. Nie, już nie dojdą. Do widzenia, już po krzyku. No dobrze, tak jak już tak ładnie do widzenia powiedziałeś, to pociągnę ten temat dalej, nie? I zobaczymy kolejny atak na kolejną jaskinię. Przekonamy się, czy jest potężniejszy. I już u Staszka w kolejnym odcinku, chyba jutro, nie? Tak. No, raczej się udać. Nie spodziewam się zmian na razie. No, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem, grał z wami Korle. A także Banhammer Stanisław. Trzymajcie się. Hej, hej. Papatki!